Ewangelizacja, bardzo szerokie pojęcie. Kiedy zakładałem swój pierwszy portal na drugim roku w seminarium www.ewangelizuj.pl, to chciałem, aby ludzie w internecie mieli możliwość komentowania różnych fragmentów Ewangelii. Później to się już rozszerzyło o inne różne portale i stwierdziłem, że oprócz głoszenia Słowa Bożego jako ksiądz, sprawowania sakramentów, sakramentaliów, również chciałbym napisać książki. Stąd już teraz udało mi się napisać 4, kolejne 2 już są w produkcji. Pierwsza, którą napisałem, Rozważania różańcowe, wydane nakładem wydawnictwa Homo Dei. Później napisałem książkę o mszy świętej, jak owocnie uczestniczyć we mszy świętej, która pokazuje, jak różne momenty Eucharystii warto by było przeżywać, co one tak naprawdę w sobie kryją, jak odczytać symbolikę, która została w nich wyrażona. Później napisałem książkę o spowiedzi świętej. Spowiedź to naprawdę pomaga. Bardzo trudny sakrament, ale który kryje niezgłębione miłosierdzie Pana Boga. Dlatego też specjalnie taki format, bardzo malutki, który pozwala, żeby tę książkę schować do torebki, do plecaka i żeby przed spowiedzią przeczytać jej fragmenty. Jest tutaj też załączony mocny rachunek sumienia. Oraz ostatnia książka, Jeszcze tego nie wiesz, Słowa, które zmieniają życie. W tej książce zawarłem różne takie mocne rozważania Pisma Świętego, aby oswajać wszystkich ze Słowem Bożym, bo ono jest naprawdę bardzo ważnym pokarmem dla nas. I tak jak musimy karmić się i mięsem, i roślinami, i różnym innym typem produktów, taki Słowo Boże daje nam duchową strawę, abyśmy mieli takie wewnętrzne kalorie do tego, aby podejmować dobre decyzje, które będą nas kierować ku Panu Bogu. Serdecznie polecam wszystkie. Szczęść Boże, ksiądz Piotr Śliżewski.